Jan Paweł II, gdy był mały, nie wiedział, że ma być papieżem, którego świat ogłosi świętym, którego Bóg za wzór wybierze. Arwyska. O, jest mój skarb. Skarb? To tylko książka. Karol Wojtyła, brat naszego Boga. To książka o polskim świętym Albercie Chmielowskim. Zwykła książka. Ja tu, w mojej księdze skarbów, wujku Nikodemie, czytam o prawdziwych skarbach. O, proszę. Skarb to kosztowności, zbiór pieniędzy lub drogocennych przedmiotów, często ukryty. Skarb to także rzecz o wielkiej wartości duchowej lub artystycznej. No właśnie. I ta książka to wielki skarb. Wielki? Tak, tak. Mój ty piracie. A w dodatku napisana przez nasz narodowy skarb. I święty o świętym. To niezwykłe. Karol Wojtyła pisał wiele różnych rzeczy. Poezje, dramaty, encykliki. Karol Wojtyła. Przecież ja wiem, kto to jest. Papież Polak. Święty Jan Paweł II. Tak, ale zanim został papieżem, był wspaniałym poetą, dramaturgiem, aktorem. Po prostu wielki artysta, jak brat Albert Chmielowski. Aha. Ale przede wszystkim był księdzem i biskupem. Wykładał także na uczelni, a jego studenci uwielbiali mówić do niego wujku. A ty jesteś naszym wujkiem. A chcesz posłuchać, jakimi ścieżkami chodził Jan Paweł II? Pewno nie takimi błotnistymi, polnymi, jak my z Karoliną. A właśnie, że tak. Uwielbiał zwykłe, polne, górskie ścieżki. Potem chodził się modlić razem ze swoim tatą na dróżki kalwaryjskie. Lolek, bo tak do niego mówili rodzice i przyjaciele, uwielbiał wędrówki. A urodził się tu, w Wadowicach. A urodził się o tu, w Wadowicach, 18 maja 1920 roku. Z okna domu, który stał obok kościoła, często spoglądał na zegar słoneczny z napisem „Czas ucieka, wieczność czeka”. Gdy miał 9 lat, zmarła mu mamusia. Wtedy tatuś w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej pokazał mu drugą mamę, Matkę Bożą. W tym smutnym momencie życia tatuś wyjaśnił mu, że Matka Boża zaopiekuje się nim najlepiej. Po maturze Karol marzył o tym, aby być aktorem. Gdy przeniósł się z tatą do Krakowa, wybuchła wojna i wtedy Karol zdecydował, że zostanie księdzem. Święcenia kapłańskie przyjął na Wawelu. Później studiował jeszcze w Rzymie i trochę podróżował po Europie. Mając zaledwie 38 lat i 12 lat kapłaństwa, został biskupem. Jako biskup krakowski stał się następcą świętego Stanisława ze Szczepanowa, głównego patrona Polski. I teraz mamy poczet świętych polskich. Od Stanisława do Karola. Oto i nasza Polska aureola. Pięknie to nazwałeś. Biskup Karol Wojtyła bardzo się troszczył o kościół w Polsce. O budowę nowych świątyń, a także o duszpasterstwo dzieci, młodzieży, studentów i całych rodzin. W dowód uznania dla jego pracy papież mianował go kardynałem i wtedy coraz częściej kardynał Wojtyła wyjeżdżał do Rzymu. Aż wreszcie, 16 października 1978 roku, usłyszeliśmy słynne zdanie „Mamy papieża”. Wtedy na balkonie Bazyliki Świętego Piotra pojawił się nasz wielki rodak, który stał się pierwszym papieżem słowiańskim, Janem Pawłem II. Dla Polaków był to niezapomniany czas, kiedy przez 27 lat papież Polak kierował kościołem katolickim. Pielgrzymował po całym świecie, odwiedzał wszystkie kontynenty. Potrafił jednoczyć i prowadzić do Boga wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan. Jan Paweł II bardzo kochał dzieci i napisał do nich specjalny list. Wszyscy kochali go i cenili, nie tylko gdy żył na ziemi, ale także gdy 2 kwietnia 2005 roku
odszedł do domu ojca. Dla wielu ludzi na całym świecie i chyba dla wszystkich Polaków Jan Paweł II to wielki skarb. To człowiek może być skarbem? Tak. Ci, których kochamy, są największym naszym skarbem. Nasi rodzice, nasze rodzeństwo, brat, siostra. He, nawet Karolina! Kto by pomyślał? Tak, dzieci to skarb. Dzieci są największym skarbem świata. O! O? Ktoś tu mówi o skarbach? Moja Lala jest skarbem. Mama Karolinka wróciła ze spacerku ze swoim dzidziusiem. Tak. Och, ale te buty są niewygodne. Tak się zmęczyłam tym spacerowaniem. Muszę usiąść. Mama Mądlalka też wróciła ze spaceru ze swoim słodkim maleństwem szkalbuniem. Mama Mądlalka uwielbia takie szkalbunie. Dajcie spokój, to zwykłe lalki. Ho! My tu z wujkiem rozmawiamy o prawdziwych skarbach. No, ale skarby wy moje. Czas ucieka, wieczność czeka, a zakonnicy czekają na książkę, według której mają zrobić przedstawienie. Piotrusiu, zaopiekuj się Mądralką i Karolinką, a ja zaraz wracam. Czy wujaszek opowiadał ci o Karolu Wojtyle? A skąd wiesz? Ha, główka pracuje, braciszku. Wiesz, córeczko, ja, czyli twoja mama, mam na imię Karolina. To na cześć Karola Wojtyły. Chwali pięta. Kochana córeczka Karoliny teraz pójdzie grzecznie spać. Śpi, córeczko Mądlalki. Lili, lili, mama cię utuli. Lala Mądlalki to prawdziwy skarb. Wielkie mi mamy. Jedna papuzia, a druga w za dużych szpilkach. Obie udajecie tylko, że jesteście mamami. I tyle. A ty? Przecież ty też udajesz, że jesteś piratem. Ja? Ja jestem piratem. O! Proszę, jak groźnie wyglądam. Średnio groźnie. Ale się staram. Próbuję być aktorem jak Karol Wojtyła. No, oto przed wami nędzne pędraki stoi najgroźniejszy i najdzielniejszy z piratów. Ciach, ciach, ciach! No nie wiem, nie wiem. Jakie pędraki? Raczej ptaki, co? Nie wiem, nie wiem. A kto zdobył te skrzynie pełne skarbów? No, z sztaby złota, proszę, o! To moje żółte klocki. Korale, pierścienie, o, złote wazy, drogocenne kamienie. To moje muszelki. Zabrałeś mi je i tyle. Zabrałeś, zabrałeś. Zdobyłem w walce. O, tak jak tę zdobyczną mapę dla odkrywcy nowych skarbów. Wielkie mi skarby. Tylko hałasujesz i budzisz nam dzieci. Nasze skarby. Te wasze skarby to tylko zwykłe szkwanciane lalki. Gdybym nie musiał was teraz pilnować, to mógłbym sobie zagrać z chłopakami w piłkę. A chcesz mieć aureolę? Co? Święci nie grają w piłkę. To nawet nie wypada. Nie wypada? Nie wypada. Wiecie, ile sportów uprawiał święty Jan Paweł II? Pokażę wam. Popatrzcie. Tu na zdjęciach widać, że bardzo lubił pływać kajakiem. Chętnie z młodzieżą wędrował po górach i organizował wycieczki rowerowe. Bardzo lubił jeździć na nartach. Przez 10 lat w zimie przyjeżdżał ze znajomymi na Przechybę w Beskidzie Sądeckim. Jeździł na nartach, kiedy był biskupem, kardynałem, a nawet już jako papież. W Starym Sączu można oglądać jego narty i sprzęt sportowy. Jego koledzy ze szkoły wspominali, że lubił grać w piłkę i najchętniej stał na bramce. Mądralka też będzie taka wysportowana jak Karol Wojtyła. Mądralka ma nawet takie super narty.
niezły sprzęt. Teraz tylko musisz nauczyć się na nich jeździć. To proste jak aureola. Szkoda tylko, że nie ma już śniegu. Tam, dziewczyny, lepiej nauczę was grać w piłkę. Karolina, stawaj na bramce. Pokażę wam, jak się strzela gole. A gdzie ta bramka? Tam. No ale przecież ja jestem w szpilkach. Oj, Piotrusiu, ostrzegam, że coś zbroisz. Patrzcie, oto mistrz promyczek przymierza się do strzału. Hop! Ostrzegałam cię. No właśnie, Karolina cię ostrzegała. Musimy to teraz posprzątać. To mądralka posprząta, ale tak na niby. Słyszę, że ktoś tu mówi o sprzątaniu. Ojejku, a co tutaj się stało? To moja wina. Rozbiłem doniczkę z kwiatami. Przepraszam. To przez mądralkę, bo mądralka chciała być sportowcem. To piłka rozbiła doniczkę. Piotruś się tylko nami opiekował. Nie, to moja wina, moja. Widzę, że każdy chce tu wziąć winę na siebie. To bardzo piękne z waszej strony. Święty Jan Paweł II byłby z was bardzo dumny. Bo zachowujecie się jak prawdziwi przyjaciele, a przyjaźń to prawdziwy skarb. Aha. Przyjaźń w życiu jest bardzo ważna. Ojciec Święty bardzo sobie cenił przyjaźń i wierność przyjaciół. I dałby nam po aureoli? No po aureoli może nie, ale na pewno zaprosiłby was na swoje ulubione kremówki. Hurra! Ja też mam dzisiaj dla was kremówki, ale zanim was na nie zaproszę, zaśpiewamy o nim piosenkę. Piosenkę o polskim skarbie Janie Pawle II. Karol Wojtyła, gdy był mały, nie wiedział, że ma być papieżem, którego świat ogłosi świętym, którego Bóg za wzór wybierze. Gdy został Janem Pawłem II, on z Polaków rodu, szukając sercem Bożych skarbów, sam stał się skarbem wśród narodu. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Zawierzył Bogu, szukając sercem Bożych skarbów, sam stał się skarbem wśród narodu. Ze słów prostotą totus tuus Maryi życie ofiarował i ludzi w Bogu rozmiłował, pielgrzymiej szansy nie zmarnował. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II, polskiego świętego. Czas czasu ucieka, wieczność czeka, miał w sercu Karol to przesłanie, gdy z ojcem dróżki kalwaryjskie przemierzał, no i w Watykanie. I wszędzie, gdzie pielgrzymia droga zawiodła jego myśl i słowa, powtarzał, żeby się nie lękać, by dzielnie iść z wiarą w Boga. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć?